Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Pablo Paweł, czyli Paweł Sołtys, wyznawca futbolu wręcz i wierny kibic Legii Warszawa. Dzień dobry, witam wszystkich. Skinąłeś czapeczką, którą miałeś na sobie, kiedy się jeszcze poznaliśmy, co było prawie dekadę temu, a ona ciągle jest w niezłym stanie. Paręnaście lat temu moja obecna żona mi zrobiła pierwszą. Gramy w nich koncerty, więc to tak nie wchodząc w szczegóły, one się zużywają, to jest już tam któraś z kolei piąta, powiedzmy. Biorę tego Mika, żeby opowiedzieć wam o największym futboliście, jakiego do dziś znam. I nie chodzi nawet o to, że 100 meczy w Repsze zagrał. Ile miałeś lat, jak poszedłeś na pierwszy mecz? Ja miałem lat 7. Poprosiłem tatę, żeby mnie zabrał. I to jest bardzo ciekawa historia, bo ja zapamiętałem, że to był mecz z Widzewem i że było 0-1, ale gdzieś potem to Mogiel chyba sprawdził, że w 1985 roku nie było takiego meczu z Widzewem, więc albo ja coś źle zapamiętałem jako mały chłopiec, chyba coś tam połączyłem pewnie jeden z drugim meczem. Pojedźmy dziś do Skaryszaka, na widok wiewiórek i zimne piwo na dzieciaki grające na drukarzu. Tam jeszcze meczy nie drukują. W starym się chodzi głównie po to, żeby poczuć atmosferę trochę. W moim przypadku też pobyt z przyjaciółmi. Nazywamy siebie ultras trzeciego wieku, bo już nie jesteśmy najmłodsi. Ja lubię, żeby mnie mecz poniósł po prostu, żeby pokrzyczeć, powkurzać się albo pocieszyć. No. Nie oszczędzasz tego głosu, jak jesteś na stadionie. No nie, w ogóle już parę razy miałem kłopot. Nie powinienem chodzić na mecze, szczególnie jakieś irytujące, tuż przed graniem koncertów, bo to jednak można sobie przekrzyczeć gardło i potem jest kłopot w pracy. Miałeś marzenie, żeby zostać zawodowym piłkarzem? No pewnie tak. Ja chciałem grać na mózgu w Legii i do dzisiaj chcę, no. Tylko już wiem, że szansa jest mała, ale... Masz jakiegoś menedżera? Tak, proszę się zgłaszać. Mi się śni co pewien czas na przykład, że jakiś jest absurdalny sen. Z jakichś powodów nagle ja w 76 minucie wychodzę na stadion przy Łazienkowskiej 3 i... Ratujesz wynik? Na przykład, tak. No, myślę, że te marzenia takie dziecięce, gdy futbol się traktuje najbardziej emocjonalnie, no one zostają po prostu. Kiedyś taki turniej był w Warszawie o złotą piłkę. To były turnieje dzikich drużyn na błoniach stadionu dziesięciolecia. My z taką drużyną chłopaków z podwórka wygraliśmy ten turniej, jak mieliśmy tam, nie wiem, po 11 lat. Ujmujesz wątki piłkarskie w swoich utworach, między innymi tego pana, który siedzi pomiędzy nami, ujęłeś w jednej ze swoich piosenek. Wiąże się z tym bardzo ciekawa historia. W jednej piosence się Darek Dziekanowski pojawia, bo to był największy idol z takiego okresu małoletniego. Kiedy się otwierał nowy stadion Legii, to ja zostałem zaproszony na mecz i nie wiedziałem przez kogo. I się okazało, że siedzę na trybunie honorowej. Przy Darek Dziekanowski powiedział, że to on i usiadł obok mnie. Nic nie pamiętam z tego meczu. Jesteś w stanie określić jakąś część wspólną piłki nożnej i muzyki? W obu tych dziedzinach najważniejsze są emocje. Ani muzyka, ani piłka nożna nie mają sensu bez emocji. Pablo Paweł mówi do widzenia wszystkim wam. Dobra.